Cześć, tu Chris, oglądacie SK TV. Za mną Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Ale my nie zaczynamy miejskiej listy, lecz school listę. Przede mną wejście do 119 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jacka Kuronia właśnie w Warszawie. W programie school lista oczywiście nie zabraknie najlepszych hitów na czasie i pozdrowień od tych uczniów. Chris, witajcie, zaczynamy. Oglądacie program Skulista na antenie SK TV. Dziś jesteśmy w Warszawie, a dokładnie w... Warszawie. W Warszawie, tak. No w Warszawie, ale dokładnie w 119 Liceum imienia... Jacka Kuronia. A ze mną jest Daria, która za chwilkę oczywiście sobie wybierze teledysk, no bo taką mamy formułę tego programu, ale wcześniej zapytam Cię, w jakiej jesteśmy klasie i czego się tutaj uczycie. Jesteśmy oczywiście w klasie 2D, jesteśmy na profile teatralno-medialnym, uczymy się tego, co mamy na lekcjach. No to podejrzewam, ale taki profil na pewno kryje jakieś dodatkowe zajęcia. Zgadza się? Tak, mamy dodatkowe zajęcia z teatru, chodzimy na właśnie próby teatralne po szkole i uczestniczymy w dużej ilości konkursów. A co z tymi mediami? Mediami? Jest mało medii w naszej klasie. Mediów, okej. Mediów. No i to wystarczy. Jesteśmy teraz w mediach. No dobrze, teatralno-medialne, ale głównie stawiacie na aktorstwo. Tak, na aktorstwo. Rozumiem, że ty chcesz być aktorką, wykonywać ten zawód przez całe życie. No, mam takie plany. Mam nadzieję, że się spełnią. No. Okej, a będziesz wolała grać w takich, nie wiem, filmach komediowych, czy może coś cięższego? Nie, bardziej teatr mnie interesuje niż właśnie filmy i telewizja. No to na pewno w Skuliście zobaczycie występy aktorów w tej szkole, w 119 ELO. A tymczasem pora na muzykę. Co ty na to? Oczywiście, bardzo chętnie. Przed tobą hity na czasie, teledyski znane z anteny SK TV. Proszę bardzo, wybierz sobie to, na co masz ochotę. Twój faworyt, oczywiście One Direction. Okej, Story of My Life. Co na to, klasa? Bez komentarza, no comment. No dobrze, dla kogo teledysk? Dla mojej mamusi oczywiście, mojej kochanej mamusi, która mnie bardzo kocha. I swojego rodzeństwa, mam aż 6 rodzeństwa, więc... No proszę. Mam komu dawać te piosenki. To wymień imiona wszystkich. Mateusz, Max, Paweł, Piotrek, Sylwia i ja. No i pięknie. Pozdrawiam jeszcze kogoś? Nie, to wystarczy. A, miałam pozdrowić Polę. No to pozdrawiamy szybko Polę. Moja kochana przyjaciółka Pola. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie, bo ją tak bardzo kocham. Pozdrowiona Pola, Story of My Life już teraz muzycznie w SK TV, a za chwilkę ciąg dalszy programu School Lista. To jest program School Lista na antenie SK TV. Dziś jesteśmy w Warszawie, a dokładnie w 119 Liceum Ogólnokształcącym. Tym razem koło mnie Roland, cześć. Tak, cześć. W jakiej jesteś klasie? W klasie politologicznej. Dlaczego właśnie taki profil sobie obrałeś? Gdyż interesuję się polityką, dla mnie to jest naprawdę bardzo fascynująca sprawa i, no i chcę się też z tym zajmować w przyszłości. O poglądy polityczne Cię pytać nie będę, bo to program muzyczny, no i powiedzmy, że popularno-naukowy, bo czasami wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Opowiedz mi coś o tej klasie, jakie macie dodatkowe przedmioty związane właśnie z tym profilem? Czy mamy rozszerzony WOS, mamy rozszerzoną historię, angielski. W ramach naszej klasy chodzimy na różne warsztaty, na przykład do sądów. Byliśmy ostatnio w ambasadzie amerykańskiej, rozmawialiśmy o gospodarce Stanów Zjednoczonych, o wymianie gospodarczej między USA a Unią Europejską. Do Sejmu chodzimy, bierzemy udział w różnych debatach oksfordzkich, także naprawdę bardzo dużo się dzieje. No to naprawdę sporo. A powiedz mi, ty gospodarką też się interesujesz, bo tak widzę, że się chwalisz, ty mi chwalisz. Czy tak, generalnie interesuję się ekonomią, gospodarką, polityką, to jest fajna sprawa. Fajnie, żeby młodzi ludzie wiedzieli, o co chodzi. Roland, jeszcze jedno pytanie, takie polityczne, niech będzie. To chcesz być kim? Wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, Polski, czy może posłem albo senatorem, nie wiem. Ja bym chciał być premierem, bo to najbardziej się opłaca. Okej, dobrze. Skończmy z tą polityką. Postawmy na muzykę. Co ty na to?
No ja jestem bardzo, ja jestem za. Lubię muzykę. A jaką? Nie macie takich piosenek patriotycznych typu Mury na przykład, nie? nie, zdecydowanie. To nie w tym programie. No dobra, wiesz co, no to może Animalsa, tradycyjnie. Martin Garrix, bardzo młody DJ. Tutaj widzę, że się odzywacie, co? Też chcecie coś powiedzieć? Nie. Nie. A może pozdrowienia jakieś? Pozdrawiamy naszych przyjaciół, Ole, Karola, Adę i... Klaudię, oczywiście. Okej, dobrze, wróćmy do Rolanda. Ty miałbyś ochotę kogoś pozdrowić jeszcze? Ja chciałbym całe grono pedagogiczne 119 liceum imienia Jacka Kuronia. Ale Lizus! Nie, chwila. Przede wszystkim panią Anetę Woźniak. Lizus, czego uczy pani Aneta? Oczywiście historii. No, pięknie, to już wszystko wiemy. Martin Garrix, Animals, już teraz w SKTV. Gramy. Oglądacie Skulistę w SKTV, dziś prosto ze 119 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Tym razem jesteśmy w klasie artystycznej, ze mną jest Sebastian, cześć. Cześć, witam. Sebastian jest tancerzem, tak? Tak, jestem tancerzem. No to opowiedz coś o tym. Jestem tancerzem, aktualnie pracuję w Teatrze Muzycznym Roma. Wchodzę tutaj do szkoły, ponieważ chciałbym dalej kształcić się w kierunku teatralno-filmowym. I bardzo często mamy tutaj zajęcia uzupełniające, dzięki którym mogę dalej się rozwijać. W ramach tej klasy artystycznej? Tak, oczywiście. Okej, co tańczysz? Przede wszystkim hip-hop, aczkolwiek nie lubię się ograniczać, dlatego poszerzam okręgi, na przykład współczesny, jazz i tak dalej. A powiedz mi, próbowałeś swoich sił w takich telewizyjnych programach typu talent show? Tak, próbowałem do Got to Dance się dostać, aczkolwiek niestety zrezygnowałem, ponieważ miałem kontuzję, więc nie mogłem przejść dalej. Będziesz próbował dalej. Oczywiście. Spróbuję. To trzymam kciuki w takim razie. A ponieważ taniec oczywiście musi wiązać się z muzyką, no to ja przychodzę do ciebie z teledyskami, hitami na czasie. Wybierz sobie to, na co masz ochotę. Możesz dorzucić oczywiście pozdrowienia. Mhm. Więc wybiorę na pewno Jason Derulo. Talk Dirty. No to tutaj akurat Jason pokaże, jak tańczyć i wyginać śmiało ciało. Chciałbym na pewno pozdrowić całą swoją klasę pierwszą E, całą szkołę imienia Jacka Kuronia, no i wszystkich, z którymi pracuję w teatrze oczywiście. No i koleżanki, które się tam w tle rozciągają. Jak macie na imię? Roxana i? Maja i Luiza. Pozdrowienia dla dziewczyn z tyłu. Oglądacie Skulistę na antenie SKTV. Może tego nie widać, ale cały czas podążają za mną uczniowie z klasy dziennikarskiej. Obok mnie... Angelika. I... Aleksander. No właśnie, gdzie reszta? Gdzieś tam się podziała. Wstydzą się? Pewnie tak. A wy się nie wstydzicie? My jesteśmy odważni. No i dziennikarz taki powinien być. Ale pytanko do was na początek, czego się uczycie właśnie w tej klasie dziennikarskiej? Jak pisać artykuły, przeprowadzać wywiady i wszystko w sumie, co jest potrzebne dziennikarzowi. Coś jeszcze? Były praktyki jakieś? Tak, byliśmy w radiu. I prawdopodobnie pójdziemy też do telewizji. A gazeta? No w gazecie jeszcze nie byliśmy. No właśnie, a jaki rodzaj dziennikarstwa chcecie uprawiać? Radiowe, telewizyjne, jeszcze jakie? Telewizyjne. Ty też? Też. No to oddaję wam mikrofon. Możecie, nie wiem, przeprowadzić ze mną wywiad albo po prostu zapowiedzieć jakąś piosenkę, którą wcześniej wybierzecie. Proszę bardzo. Dobra. No to zaczynaj. Tylko do mikrofonu. Oczywiście, tak. To my razem wybierzemy Eminema z Rihanną. A więc następną piosenką w SKTV będzie Eminem wraz z Rihanną Monster. A pozdrowienia się znajdą? No pozdrowienie dla całego liceum i Rady Pedagogicznej. Tak, potwierdzam. I tyle. I tyle. Tak. No to jeszcze dorzućmy, że oglądacie Skulistę w SKTV, za chwilkę ciąg dalszy. No właśnie, dzwoni dzwonek, oglądacie Skulistę w SKTV, za chwilkę zacznie się lekcja czy przerwa? Lekcje. No jak widać, powoli opustoszały już korytarze wszystkie, ale zacznijmy od początku. Koło mnie... Basia. I... Mateusz. Wy jesteście z jakiej klasy? Ja jestem z trzeciej D, klasa teatralno-filmowa. Klasa trzecia, ty też? Nie, ja jestem z drugiej D i również profil teatralno-filmowy. Ale dobrze znasz już szkołę. Jak najbardziej, no jestem przewodniczący samorządu tutaj też. Kolega z samorządu. Tak, kolega z niekoniecznie, raczej taki pomocnik, można powiedzieć. No dobrze, no to w takim razie, skoro znacie najlepiej szkołę, to możecie pochwalić się tym, co tutaj fajnego się dzieje, jakieś wydarzenia, czym żyje szkoła.
No, szkoła żyje naprawdę wieloma rzeczami i tak naprawdę można powiedzieć, że bardziej skupiamy się na tych artystycznych rzeczach. Od warsztatów teatralnych po warsztaty dziennikarskie, poprzez różnego rodzaju wyjścia do ambasad czy właśnie na warsztaty jakieś poza szkołą. Dzieje się dużo, tak naprawdę dla każdego znajdzie się coś fajnego, jak to się mówi. Dzisiaj na przykład w naszej szkole jest świetna akcja, gdzie nasi dorośli, już uczniowie, którzy osiągnęli ten 18 rok życia, mogą oddawać krew. Więc sądzę, a ty jesteś pełnoletnia? Jeszcze nie, czekam na te swoje 18 urodziny. Ostatnie dni odliczasz? Niestety miesiące. Rozumiem. Ale ty już oddałeś krew. Ja nie oddałem, bo dzisiaj występuję w SKTV, ale mam nadzieję, że jeszcze będę mógł pójść potem oddać. Chcesz dorzucić coś na temat tego, co dzieje się w szkole? Wydaje mi się, że Basia powiedziała wszystko, ale warto zauważyć, że ostatnio występowaliśmy w konkursie teatralnym. Dostaliśmy się do finału, nie wygraliśmy, ale prężnie działamy teatralnie. Robicie wszystko, żeby wygrać. Tak jest. Tak, i właśnie razem z Mateuszem i razem z naszą wspaniałą grupą 11 lutego występujemy na scenach teatru, na deskach sceny Teatru Polskiego, więc no, sądzę, że wśród naszych uczniów jest to naprawdę duży, duży sukces. Dobrze, kończmy, bo lekcje się zaczęły. Co teraz macie? Ja mam matematykę. A ty? Przyrodę. No to zanim będziecie uciekali na zajęcia, wybierzcie sobie jeszcze jeden teledysk na zakończenie z kół listy. Co to będzie? Chyba wybierzemy Pharrell Williams Happy. Tak? No to klikamy w takim razie, Pharrell Williams Happy. Na zakończenie jeszcze jakieś pozdrowienia się znajdą, czy nie? Jak najbardziej, właśnie tą piosenkę chciałabym zadedykować mojej przyjaciółce Faustynie, która żyje tą piosenką od kilku dni i tak naprawdę każdemu, kto właśnie jest szczęśliwy. To tak od nas tyle chyba. Coś jeszcze? Ja chcę pozdrowić klasę 3D i moją panią wychowawczynią Iwonę Chmielewską. I całą drugą D i wszystkich uczniów 119 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jacka Kuronia. No właśnie, w tej szkole dzisiaj byliśmy, kończymy program z kulista. Zapraszam na kolejny, jestem Chris Koider i mówię wam do zobaczenia.